Witajcie kochani konsekrowani, drodzy księża. Dzisiaj ostatnie, piąte wprowadzenie z tajemnic światła do naszej modlitwy osobistej, ustanowienie Eucharystii. Będziemy korzystali z Ewangelii według świętego Mateusza i będziemy chcieli poprzez to wprowadzenie teraz zapisać sobie może ważne myśli, takie, które poruszą nasze serce, aby potem w dogodnym momencie pomodlić się, poświęcić 45 minut albo pół godziny, tyle, ile to będzie możliwe, na modlitwę właśnie tymi treściami w ciszy, w spokoju przy Panu Jezusie. Posłuchajmy fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Wówczas Jezus rzekł do nich: wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane: uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Odpowiedział mu Piotr: choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł: zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Na to Piotr: choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. Kiedy udamy się już na miejsce naszej modlitwy, spokojne, czynimy znak krzyża i prosimy Pana Jezusa o to, aby ten czas, jaki chcemy poświęcić na modlitwę, był na większą Jego chwałę, aby wszystkie nasze myśli, pragnienia, decyzje, wszystko było skierowane do Niego. I potem zachęcam, byśmy wyobrazili sobie jako obraz do tej modlitwy wieczernik. Zobaczmy w takim krótkim, pierwszym momencie to miejsce, w którym odbywa się ustanowienie Eucharystii. I prośmy Jezusa, aby cała ta modlitwa była przemianą naszego serca, abyśmy mogli doświadczać większej bliskości Słowa Bożego, większej bliskości wspólnoty, kiedy jesteśmy na Eucharystii i przede wszystkim większej bliskości wspólnoty z Jezusem. To jest nasza prośba tej modlitwy i punkt pierwszy, który chcę zaproponować, zatytułujmy: blisko światła. Zachęcam, abyśmy wrócili do tego obrazu wieczernika i popatrzmy, jest tam lekki półmrok, 12 apostołów, Jezus, mężczyźni, którzy spożywają posiłek, możemy przyjrzeć się, jak wygląda to miejsce, wieczernik, są zapalone świece. I popatrzmy na Jezusa, który jest jedynym, prawdziwym i nigdy nie gasnącym światłem. Możemy spróbować znaleźć siebie w tej scenie. Czy jesteśmy na tyle blisko Jezusa, że ten blask, to światło, którym On jest, pada też na mnie? Spróbujmy zobaczyć, czy może nie jestem gdzieś daleko i światło Jezusa nie oświeca moich myśli, nie oświeca mojego życia. Czuję się, jakbym był cały czas w mroku. Zachęcam, abyśmy potrwali dłużej w tym obrazie i jeśli ktoś z nas będzie miał to doświadczenie, że jestem gdzieś daleko od światła i Jego światło na mnie nie pada, nie czuję tego, to podejdź, podejdź bliżej. Uczyń w tej modlitwie taki krok, ten wysiłek być może dla kogoś. A jeśli ktoś ma doświadczenie, że jest bardzo blisko Jezusa w tej scenie i to światło najprawdziwsze, jedyne, niegasnące, On sam oświetla twoje myśli, twoje życie, to dziękuj. Dziękuj Panu i jednocześnie proś, jak zachęca nas święty Ignacy, proś, abyś nigdy nie odchodził, nie odchodziła
od Jezusa. W czasie dobrym prosimy zawsze o to, aby w czasie trudniejszym On trzymał nas blisko siebie. Blisko światła, blisko Jezusa. Przyjrzyj się, gdzie jesteś teraz w Twoim życiu. Punkt drugi proponuję, abyśmy zatytułowali Stop. Popatrzmy na Eucharystię w naszym życiu. Zobaczmy, jak wygląda czas tuż przed rozpoczęciem Eucharystii, w trakcie. Zobaczmy, jak wygląda czas po Eucharystii. Być może ktoś z nas będzie miał doświadczenie, że nawet podczas Eucharystii ja myślami i sercem jestem w sprawach, z których tutaj właśnie przybiegłam, albo do których zaraz po Eucharystii pobiegnę. Czy udaje się zrobić takie święte stop? Zapraszam też, abyśmy u progu Wielkiego Postu, już wkrótce wchodzimy w ten święty czas, zapytali Jezusa, czy On ma nam coś do powiedzenia odnośnie naszego przeżywania Eucharystii, tego spotkania z Nim. I kiedy zastanawiam się nad tym momentem przeżywania Eucharystii, to przychodzą mi takie pragnienia jak szacunek, aby być z szacunku do Jezusa, z miłości dla tego, co się wydarza, w czym biorę udział, aby być całym sercem, aby zostawić to, co było i nie wybiegać ku temu, co będzie, ale być tu i teraz z Jezusem. Zachęcam, abyśmy w wielkim pokoju, ale z Jezusem próbowali porozmawiać. Być może Wielki Post będzie dobrym momentem, aby coś próbować zmienić. Być może Jezus będzie chciał do czegoś zachęcić. Właśnie przez większą miłość, przez większy szacunek, przez większą też uważność na Słowo, na to, co się dzieje. Możemy też zadać sobie pytanie, czy w czasie Eucharystii jesteśmy czujni na poruszenia Ducha Świętego. Czy pozwalamy Jemu wskazywać na rzeczy ważne w Słowie. Duch Boży może nas też inspirować w czasie Eucharystii do większej miłości, do przebaczenia. Trwajmy w spokoju przy Jezusie, zadawajmy Mu te pytania. I punkt trzeci proponuję, abyśmy zatytułowali Przestroga. Jezus z apostołami wychodzą z wieczernika i Jezus daje przestrogę. Wszyscy we mnie tej nocy zwątpicie. Piotr nie słucha. A jeśli słucha, to nie słyszy. A jeśli słyszy, to jest mądrzejszy od Pana. I odpowiada, ja się Ciebie nie zaprę. Jezus mówi drugą przestrogę. Piotrze, tej nocy trzy razy się mnie wyprzesz, że mnie znasz. Piotr albo nie słucha, albo nie słyszy, albo jest mądrzejszy, albo jeszcze jakieś czwarte rozwiązanie. Ale mówi Jezusowi coś w zaprzeczeniu na przestrogę. Nie wyprę się, chociażby mnie mieli zabić. I chciałabym Was zaprosić, abyśmy też u progu tego Wielkiego Postu przypomnieli sobie przestrogi, które dawał nam Pan. Niedawno, będąc na moich rekolekcjach, usłyszałam niezwykle poruszającą treść od Ojca Prowadzącego. Gdyby apostołowie posłuchali przestrogi Pana, gdyby Piotr posłuchał. I teraz chciałabym zaproponować nam, przypomnijmy sobie, jakie przestrogi daje nam Pan, aby dawać nam serce pokorne, aby nas prowadzić w pokoju, za Nim, zawsze za Nim. Możemy też w tym trzecim punkcie zatrzymać się i zapytać Jezusa, jaką dla mnie na dzisiaj masz przestrogę, Panie, przed tym Wielkim Postem, przed wydarzeniami, które są przede mną. Rozmawiajmy z Panem jak przyjaciel z przyjacielem i możemy zakończyć tę modlitwę modlitwą Ojcze Nasz. Zachęcam też, abyśmy potem zapisali refleksje, abyśmy zapisywali, zawsze można do nich potem wrócić. Drodzy, tutaj w opisie tego filmu macie formularz zgłoszeniowy dla osób, które chcą wejść w nasze refleksje wielkopostne w grupkach. A więc zapisujemy się i przed Środą Popielcową odezwie się do Was animator, z którym ustalicie dzień i godzinę spotkań. Bardzo serdecznie zapraszamy tych, którzy już brali udział w takich grupkach w Adwencie, ale równie serdecznie tych, którzy nie brali udziału pierwszy raz. Zapisujcie się, kochani, będziemy się dzielić Słowem,
I oczywiście po środzie popielcowej wyruszymy z naszymi rozważaniami, będąc blisko Pana Jezusa podczas Jego męki. Serdecznie Was pozdrawiamy, życzymy pięknej modlitwy i przygotowując to dzisiejsze wprowadzenie, naprawdę serdecznie modliłam się za Was. Szczęść Boże!